Wojewódzki i Figurski w dobrej formie od rana. Na Dodańskiej do Straży Granicznej, sekretariat Dzień komendanta. Dobry, pani. Dzień dobry. Warszawa się kłania, Ministerstwo Infrastruktury. Moje nazwisko Warzydrąg, z gabinetu ministra dzwonię. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy wy dostaliście ten okulnik A2 na 2012? Chodzi o ankietę, którą muszą dostawać wszyscy jadący autostradą A12, A2. Ankieta, ale to było wysyłane, proszę powiedzieć, do nas tutaj faksem? Już pani mówię, to chodzi o takie punkty. Ja mam to w tej chwili. Jazda autostradą A2 szkodzi tobie i osobom swojego otoczenia. To jest, tak się zaczyna. Zna pani ten okulnik? Wie pan co, bo ja tutaj faksy odbieram. Proszę pani, Korba, dzień dobry pani, Ministerstwo Infrastruktury. Proszę pani, to jest po prostu druk, który państwo będą wręczali w punkcie granicznym. Bo państwo nie zatrzymują wszystkich, tylko wybrane osoby, prawda? Tak. No więc proszę pani, to chodzi o to, żeby każdy, kto przejeżdża, dostał taką karteczkę, tylko potrzebny jest podpis pod tym, bo oczywiście państwo będą musieli to wszystko przybić pieczątką. Już czytamy po kolei, punkt po punkcie, tak, jakby to wyglądało. Tak, to tutaj na sekretariat nie było wysyłane. Już niech pani posłucha, proszę bardzo. Punkt pierwszy. Jazda autostradą A2 szkodzi tobie i osobom swojego otoczenia. Punkt drugi. Kierowca ponosi wszelkie koszty związane z zużyciem nawierzchni autostrady A2. Punkt trzeci. Jeżdżąc A2 umierasz młodziej. Punkt czwarty. Niewskazane dla pojazdów i osób niesprawnych, uszkodzonych o wysokim przebiegu, nadciśnieniu ogumienia i w kolorze niebieskim. Czy może pani pokwitować ustnie po prostu odbiór tego i będziemy mieli to odhaczone? Czy pani wysłuchała? Tak, oczywiście wysłuchałam, tylko nie wiem, czy to do mnie akurat te pytania tutaj. Tak, to nie są pytania, to są fakty. Fakty. No, dziękujemy bardzo. Dziękujemy za odbiór autostrady. Do widzenia. I mi ty. Bardzo proszę. Poranny Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od 8 do 10. Codziennie rano w SK Rock. Więcej na www.skrock.pl.